Witam, przedstawiam kask Fox Speedframe Pro, który przychodzi zapakowany w takie ładne, rozsuwane pudełko, na którym znajdują się informacje o dodatkowej wkładce MIPS, producencie, miejscu wykonania, normach i atestach, dostępnych rozmiarach, są też wskazówki, jak poprawnie dopasować kask i parę ostrzeżeń. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. W pudełku oprócz kasku znajduje się parę ulotek, komplet zapasowych wkładek i przeogromna instrukcja obsługi, która może służyć równie dobrze jako obrus. Speedframe'a można dostać w kilkunastu różnych kolorach, a w tym przypadku jest to wersja oliwkowa. Występuje też odmiana damska w innych malowaniach oraz zwykła, tańsza wersja, od której Pro różni się magnetycznym zapięciem Fidlock, będącym moim zdaniem świetnym rozwiązaniem, znacząco ułatwiającym zapinanie kasku. Antybakteryjnymi, wymiennymi wkładkami, systemem MIPS, czyli tą wewnętrzną, ruszającą się niezależnie od skorupy wkładką, mającą zmniejszyć siły obrotowe powstałe przy uderzeniu, oraz wypełnieniem EPS o dwóch gęstościach, które powinno lepiej rozpraszać uderzenia. Pro w rozmiarze M waży ponad 400 gramów, czyli nieco więcej niż deklaruje producent, ale to normalny wynik w tego typu kasku. Wyróżnia go za to doskonała wentylacja z tymi trzema wąskimi wlotami pod daszkiem, które naprawdę działają. Niestety nie posiadają żadnych zabezpieczeń, które chroniłyby przed wpadającymi do środka rzeczami. Genialny jest też system regulacji 360 stopni, sprawiający, że Foxa bardzo łatwo dopasować. Sam mam zawsze problem z doborem kasku, a mój obwód głowy to 58 cm i w tej MC czuję się bardzo dobrze. Z ciekawości dałem go też przymierzyć dziewczynie z bardzo małą głową o obwodzie 49 cm, czyli powinna mieć S-kę, a tą M-kę też mogłem pod nią ustawić. Oczywiście, jak zawsze w przypadku kasków, polecam je przymierzyć przed zakupem i nie brać ich tylko na podstawie cudzych recenzji. Co do jakości wykonania, nie mam się do czego przyczepić, wszystko jest ładnie zrobione, nie znalazłem żadnych niedoróbek, nic nie lata, kask jest cichy i tylko MIPS trochę poskrzypuje. Oprócz tego Fox posiada jeszcze regulowany w trzech pozycjach daszek, który moim zdaniem mógł być nieco dłuższy, miejsce na gumkę od gogli, natomiast jego minusem jest brak przewidzianego mocowania do GoPro i innych akcesoriów. Obecnie, w zależności od koloru i rozmiaru, można go kupić za trochę ponad 400 zł i w tej cenie uważam, że to bardzo dobry wybór.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć! Yeah.